I dzień dobry i bardzo serdecznie i witamy i ogólnie kochamy policję. John Garrett. Ja również, hehe, siemanko. No. Dobra. Shine Potion idzie w drogę i ruszamy, drodzy przyjaciele. Skrzynka pierwsza. Wow. Zajebiście. Co w niej jest? O, throwing knife, iron bar, swiftness potion, no i oczywiście najbardziej przydatne torcze. Rozumiem. Akurat na torcze to nie mamy co narzekać. Jakbyś potrzebował, to od razu mów. Powiedział pan, który się świeci. Hakiem rozpieprza te. No tak. Szale. O, złota. O! Moja! Au. Moja! Nie! Nie! Jej nie zabiorę. O, piano, biorę, gdzie to jest? Ja biorę piano, ha. Statuetka, nie. Ona chyba na nic nie jest potrzebna, prawda? No, pianinko nie. Nie, statuetka anioła. Nie, ona nie przywołuje aniołów, nie bój się. One nie istnieją. Bo Bóg nie istnieje, to czemu anioły miałyby istnieć? Nie, gdyby anioły były, to przecież anioł stróż by ochronił wiele małych, niewinnych dziewczynek przed złymi pedofilami. No na pewno, no. Nie, no to tu jednak jest, wiesz? Wow. Idziemy w dół. A no tak, bo ty pewien cały czas się świeciłeś i dlatego nie oświetlałeś pochodniami. Właśnie. Tak, to jest nie, to miejsce. Nie ma sensu, bo przegapiłeś skrzynki, dude, to się nie trzyma kupy. Tak, ale ja wracałem z innej strony. My w ogóle inną stroną poszliśmy, ja tamtą nie byłem. Okej. Dobra, jeden stone block, tak tu wszystko będzie rozstawione. Shuriken. Shurikeny lepiej chyba zostawiać na oko Cthulhu, jak będziemy z nim walczyć. Tak. Jeden najlepiej jak ma właśnie oko Cthulhu, a jeden jakbyśmy na przykład poszli na chwilę na korupcję i zniszczyli jedno z tych oczek, żeby mieć po prostu balochurt. Balochurt jest dobre. Ale ja powiem ci, że najlepiej walczyć z World Eaterem za pomocą harpuna. Stary, strzelam po prostu w dół i patrzę, jak koleś ginie. W dół strzelam, no Eater. O mój Boże. Workbenchik. Tyk! Dobra. Starajmy się wrócić do miejsca, w którym byłem. Tak, idziemy w tą stronę. Dobrze. Tutaj koper. Ja tam się rzucam na iron, co tam, mam większe ambicje. Idź właśnie. Okej, okay, ogólnie zeszłem w takie drugie miejsce, ale to jest też to miejsce, w którym ostatnio byłem. W tamtym miejscu, jeżeli pamiętacie, tutaj gdzie myszką pokazuję, tam byłem właśnie w poprzednim odcinku, na sam koniec. I tam możesz, Garrett, zejść. Właśnie nie, widzisz to miejsce po lewo, gdzie są te dwie pochodnie, tak na krzyż? To tam byłem. I tam jest jeszcze zejście na dół. Ale w sumie idźmy razem. No, zdecydowanie lepiej, zwłaszcza w takich wypadkach, kiedy zjawiają się z dupy nasi ulubieni koledzy. Szlamy. Ja mam... Szlajmy. Ja mam bomby, jakby co. To jest silver? Iron. Okej. Okay. Też warto zbierać. No. A koper już później zbierajmy tylko po to, żeby go sprzedawać, bo to jest łatwy hajs. Albo żeby dekorować. Zabiłeś goldfisha, widziałem. Dope. Nie, goldfish leaves. Goldfish is dead. Nie, w sumie chodźmy stąd, bo tutaj jest troszeczkę niebezpiecznie. Znaczy, nie tyle niebezpiecznie, co po prostu nie widzę tutaj jakichś większych... Nie ryzykujesz, ziomek, to patrz teraz, co się dzieje z moim życiem. Cynk? No. Będzie cynk? No już jest. Nie słyszałem cynka. Ale mam 140 HP. Co? Ja mam 120. No właśnie tam znalazłem, bo byłem ciekawy i poszedłem w YOLO. Kiedy ty rozdawałeś punkty w odwagę, ja dałem w YOLO. Spoko. W ogóle zobacz, ile kopra tam jest. Dobra. Kiedy zobacz, ile tutaj tego gówna co mnie bije jest. Także nawet się ruszyć nie... Żal mi cię, Giant Wormie, żal. Bekaj. Spadają do ciebie kopry. O mój Boże. Tak jak kopro, bo oczyszczam miasto z pustą głową. Ło! Ale się złapałem. Wkurwiający jest ten worm. Człowieku, no podejdź. No czekam. Chodź tu. No chodź, wst. Może nawalaj z metalowego miecza? No właśnie nawalałem, ale później uświadomiłem sobie, że bumerang daje mi światełko. I ukłuciłem mu łeb chydy. No fuck! W ogóle... To jest guzik? Nie, ktoś tam inny na guzik naciskuje. Boże, jakie słowo, naciskuje! Ale w sumie to są śmieszne słowa. Ja na przykład, jak mieliśmy kiedyś przedstawienie w przedszkolu, to ja nie mówiłem aun,
Nie, Boże, ja nie mówiłem Ułan, no nie? Tylko Aun. I się cała moja rodzina śmiała z tego, jak ja to mówię, a ja głupi nie wiedziałem, co się dzieje. Goldfish. Tym razem ja go nie zabiłem. Przez nagle goldfishów. Dobra. Złotko. Mało, ale zawsze. Chyba najwięcej złota jest, jak już tak jesteśmy na tych terenach z... Siema, ziomek, ja tu jestem! O, fuck! Ty widziałeś, ile miałem życia? 9. Miałem 24. Nie? A, dobra, no spoko. To jest srebro. To jest srebro, prawda? Tak. Nieźle. Nie no, w sumie srebrna zbroja to już jest takie... Exkikulum zajebistulum. Słek, że możemy bić zjadacza świadków. Albo na przykład oko Cthulhu. Oko Cthulhu. Kilka razy sobie oko Cthulhu zrobimy, no nie? Żeby mieć no tą... No tak, no to trzeba dlatego lęsy zbierać, żebyśmy później nie srali, także lęs rozbiliśmy, nie starczyło nam, no to będziemy po prostu tym... No, zrobi się... ...nakurwiać. O, fajnie. Jellyfish! A to jest frying dobre. Pan, frying pan. Ja już nie mam pota aktywnego. Jellyfishka. Jadłeś kiedyś ośmiorniczkę? Nie. To jest... Oktopuska. Pierdolony. Dobra, ja to zrobię, bo ja mam kuchu. Powiem ci, że ja myślałem, że to będzie jakieś takie, wiesz, takie żelowate, no wiadomo, jak to jellyfish wygląda. Natomiast, znaczy jellyfish, ośmiorniczka. Ale byłem wyjątkowo zaskoczony, kiedy okazało się, że mięso ośmiornicy jest niesamowicie takie mięsiste. Ono jest takie mięsiste, mięsiste, czy to jest tak po prostu substytut mięsa? Nie, to jest naprawdę mięsiste. Jak, to jest naprawdę jak mięso, taki mięsień. Tak jakbyś wołowinę jadł. Ale zgłodniałem przecież, wiesz? I to jest dobre, to jest bardzo dobre mięso. Tak więc jak osoby są obrzydzone, nie kwestionuję, że... tego trafi się, że to jest złe, ale wiesz, nie próbowałem, więc się nie wypowiem dla skromności. Pamiętasz, jaki dzisiaj mieliśmy temat poruszyć? Skromny i zaraptem osoby? Inteligentny sposób. Otóż... PewDiePie'a, kurwa, w stronę chuj, kurwa, nie lubimy go! Znaczy... Hejt na PewDiePie'a, haha, z Żyd. Haha, z Żyd. Nie, ale tak poważnie. Ja, jako widz PewDiePie'a, to ja go oglądałem od momentu, kiedy on nagrywał jeszcze Penumbrę Overchain. Czyli to jest bardzo... Innymi słowy, początki działalności. Początki działalności. Bo ja go wychwyciłem tak, bo fajnie nagrywa, maszynima, te sprawy go tam wyczaiły, tak więc mi się to spodobało, bo rzeczywiście fajnie nagrywał i tam naprawdę się bał, wszystko takie, wszystko na spokojnie to robił, przechodził grę i jak Boga kocham, im bardziej go zacząłem oglądać, to teraz ja się dziwię, Boże, jakim on człowiekiem kiedyś był, no nie? Jakim dobrym let's playerem, a teraz on jest takim aktorem na siłę. Przepraszam, mi się bekło? Na zdrowie. Ale tak to jest, kiedy się wpierdala pizza. Dobra, o, tu już nic nie ma. Byś się podzielił tą pizzą czy coś, nie? No, kurde. Ja mam pizzerię K2, jeżeli ktoś kiedykolwiek jadł... K2 też u ciebie było w mieście? Ja jak jadłem po K2, to brzuch mnie bolał. Stary, u mnie... Bolałem zawsze awanki. Stary, K2 to jest zajebista pizzeria. Może po prostu u mnie w mieście był chujowy oddział, ale ją później zlikwidowali. Ciekawe, tak, dlaczego. Możliwe, że był chujowy, ale u mnie, słuchaj, u mnie są tak zajebiste pizze. W ogóle o czym my gadamy? Mieliśmy gadać o panu skurwysyństwo. Znaczy oczywiście... Czyżby grzyb... My żartujemy, żeby nie było hejtu. Tak, właśnie. Jeżeli mówimy tak, że ciota pedał i sprzedajna suka, to oczywiście tak żartobliwie, ale mimo wszystko nie bardzo nam się podoba to, jak on się zmienił, ponieważ tu już widać, że on tak niestety... Może on nawet tego nie doświadcza, ale... Patrz, grzybki. Ale mimo wszystko on się zmienił tak nie do poznania pod względem let's playowania. To dalej jest dobry let's player, jednak to już nie ma tego uroku, że on zasługuje na te tysiące widzów. Glowing Mushroom. Można zwrócić na przykład na takiego gościa jak Markiplier. Dobrze, ale to za chwilę, to za chwilę. Otóż, jak ja pamiętam PewDiePie'a, to on był spokojnym let's playerem, który nagle wybuchł panicznym krzykiem. Bo się bał, no nie?
I to, wiesz, on normalnie sobie opowiadał tu, this is funny, this is coś tam, ale nie tak jak teraz, że hi Cher, you are my best friend, coś tam i w ogóle nie skupia się na grze. Nie, on starał się zrozumieć grę, na spokojnie ją przychodził i takie tam. On nawet specjal robił na 100 widzów, bo mu się tak bardzo fajnie podobało grać, no nie? To specjal na 100 widzów wyglądał w ten sposób, że pokazywał, jak dotyka językiem nosa. Ty, mam Suspicious Looking Eye i Magic Mirror. Suspicious Looking Guy to nic innego jak... Oko Cthulhu. Cthulhu. No, zajebiście. Teraz przyzywam. A Magic nie. Mirror jest o tyle zarąbisty, że będziesz mógł się w końcu cofać jak ten, jak Jan Pancerz do bazy. Jan Pancerz. O matko, okropne te kawały twoje. Ale w sumie żaden problem. Są czerstwe, ale da się je zjeść. Tak. I teraz, jak ja patrzę na filmiki PewDiePie'a, to jest parę bardzo niedobrych rzeczy, które mi tak zmieniają go bardzo mocno. W ogóle znalazłem Emerald. Jest za bardzo takim aktorzyną. I to takim niedobrym aktorzyną. Ponieważ, dajmy na to tak. Kiedyś on się starał, żeby mieć zabawę z gry. Natomiast teraz nie widzę w żaden sposób tego, że się bawi grą. I czym ja to udowadniam? Otóż udowadniam to tym, jeżeli człowiek nie jara się grą, to nie mówi o grze, tylko on gada o takich pierdołach w grze, jak na przykład Mr. Chair czy coś w tym stylu, rozumiesz? No tak, no przecież animował martwe przedmioty, pokroju nawet samego już bardzo rozpoznawalnego bodajże... Stefano. Stefano, tak, złota statuetka przedstawiająca gościa, który cokolwiek klęczy. Tak, to był jakiś muzułmanin czy coś. Szkielet, zabije go, możliwe, że coś dostaniesz. I widzisz. Kopa w mordę. Jak się. śmieszne. Otóż, kiedy on. Jeżeli ktoś chce zobaczyć i się przekonać na własne oczy, jak on kiedyś się fascynował amnezją i nie robił żadnego Stefanu niczego, to niech zobaczy jego pierwszą serię, w której po prostu przechodził tą grę, no nie? I tam wyraźnie widać, że on się jara tą grą. On się nią spokojnie, naturalnie jara i dopiero po jakimś czasie, jak bardzo musiała mu się ta gra nudzić i nagrywał ją na siłę, jeżeli tworzył takie postacie, żeby się nie nudzić potem. Tak więc on się nudzi tą grą i nie dostrzega jakichś istotnych elementów, na przykład Wasting Lantern czy coś w tym stylu. No wiadomo o co chodzi, no nie? Wiesz o co chodzi z tym Wasting Lantern. No. Natomiast powinien bardziej się skupić na takich grach, które naprawdę mu się podobają, a on niestety gra w takie gry, które mu widzowie proponują. Bo on niestety uznał, że o, fajnie będzie, jeżeli będę nagrywał horrory, no nie? No dobra, w jakiś sposób to się sprawdziło. Niestety, mamy do czynienia z czymś takim, że te horrory, widać, że mu się już nudzą. Przestraszy się, ale nie mamy żadnej inicjatywy. Ja widziałem, jak on bardzo fajnie się bawił, kiedy nagrywał ze Smoshem GTA, no nie? On się bardzo wtedy tam bawił. Nie było żadnych Mr. Chair czy coś tam, Potatoes czy coś. Bardzo fajny miał komentarz, ja ten filmik bardzo lubię. Kiedy ze Smoshem nagrywał... Fuck! Oh, fuck you! Żryj bombę, szmato. Patrz, teraz jest właśnie przykład żywego komentarza u mojego kolegi Travisa. Jakiego komentarza? Żywego, takiego wiesz, że o ja pierdolę, nie skupiam się na grze, żryj granat, szmato. Nie, no sobie żartuję oczywiście. Taki mały pstryczek w nos. Tak, pstryczek w nos. Zaraz dostaniesz z miecza. Ale człowieku, wiesz, że trafiłeś na tę moją plantację grzybów, którą odkryłem. Tak, właśnie teraz zauważyłem schodki. I teraz PewDiePie nieludzko nagrywa na siłę. Grając w Alice Madness Returns, on powinien zachwycać się takimi rzeczami, że hej! Do jasnej cholery, to jest bajka dla dzieci, a przecież dziewczynka zabija potwory nożem, szlachtuje je. Jest grom z hizołą, a on jedynie co robi, to robi... Wiu! Wiu! I'm a butterfly! Nie, zapomniałeś jeszcze o tym, że się naśmiewa, że I am on period, bitch. Tak, ale to jest... Tak, ale to jest takie trochę głupie naprawdę. I to mi się nie podoba, on już naprawdę wtedy nie jara się tą grą, choć mogę się mylić, możliwe, że tak ją w tym momencie odbiera, ale to widać naprawdę różnicę. Ludzie powinni naprawdę zobaczyć tego jego pierwsze let's play i zobaczyć, jak bardzo on się zmienił. Natomiast jest let's player, dwóch let's playerów, bo jest pewien let's player, który nazywa się Markiplier. I jest, wyobraźcie sobie takiego komika z lat 70. w stylu
Look out, kids, this is a moving motorcycle! Run, run! No nie, taki koleś z radiowym głosem, bardzo przyjemnym, który rozbawia jakimiś opowiastkami czy coś w tym stylu. No wiadomo. I wyobraźcie sobie takiego let's playera jeszcze, prawda? Przepraszam, że ci się wetnę. Mushroom grass seeds. Słucham? Mushroom grass seeds mam. Będziemy mogli sobie zrobić farmę w końcu. No, to się cieszę. Yeah. A ja mam water walking potion. I Thorns Potion. I 9 grzybów. Jestem zajebisty. Czosnek zajebisty. Nie kwestionuję tego. Dziękuję. Doceniasz mnie. No nic. Ktoś musi. I to jest let's player, który niesamowicie potrafi zaciekawić widza. Nie dość, że swoim komentarzem, bo on nie ma jakiś komentarz, gdzie się wydziera. On też nagrywa horrory, ale on nie robi czegoś w stylu... Slenderman, nie wiem co mam robić, że zbierać kartki i po prostu biegnę przed siebie i wydzieram mordę, bo jestem PewDiePie. Nie, on robi coś takiego, że dlaczego Slender stoi w miejscu i do mnie nie podchodzi? Czyżby glitch? I się śmieje. Nikczemnym głosem śmieje się ze wszystkiego, co może być, ale śmieje się w taki pozytywny sposób. O Jezu, co się dzieje? Co się stało? Nie, ale widziałeś, co się stało? Nie. Tak mi... Zjebowo mi wszystko zepsuło się w jednym momencie. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Głupi robal mnie zepchnął do 3 szkieletów. Teraz właśnie pokazuję, jak zachowuje się PewDiePie. Nie no, żartuję. Nie no, co ty. Nie obrażaj mnie w tym momencie. Nie, sorry, ja to odmówię, to był żart. No, ty, bo mnie wytrąc... No, żebyśmy się przekopali tak trochę tu w dół. O tym samym, to samo miałem powiedzieć. Yeah! Walmy cały czas. I Malcolm Player ma właśnie ten swój rodzaj komentarzu i on doszukuje się jakichś głupot w grach, na przykład niemoralnego glitcha, jakiegoś głupiego, chorego systemu, który tam funkcjonuje. Ten, Matter Slime i to gówno takie cave bad. To ja pokażę ci, co ja mam. To wiem. Bo jest tutaj, patrz. Puf. Bumps! Ha! Widziałeś to? Pickaxe! A co robi pickaxe? Jeszcze nic. Nie... To kolejny taka fajna sytuacja, że wiesz. Rozumiem. I Markiplier jest wyjątkowo godnym oglądania let's playerem. I on naprawdę zasługuje na te 8 milionów, a nie PewDiePie. Bo PewDiePie w sumie to on był taką jakby modą, no nie? On jest taką modą. Ja ale nie... każda moda kiedyś się po prostu przeje, taka prawda. No, ale wiesz, jak już się ma 8 milionów, ktoś ma 8 milionów widzów, to w sumie niektórzy ludzie czują jako obowiązek nie zrobienia anulowania suba. Nie tego, bo to jest tak jak taki kamień milowy, zrobiłeś coś zajebistego, to trudno, żebyś to teraz zaprzepaścił. Właśnie. I wiesz, ja mam PewDiePie'a w subach, no nie? Ale nie ze względu na to, że szkoda mi zrobić unsuba, tylko dlatego, że zauważ, że on jest osobą teraz bardzo taką komercyjną, nie pod tym względem, że się sprzedaje coś tam i takie tam, tylko pod tym względem, że wiele osób, którzy tworzą własne gry horrory, się u niego reklamuje. I u niego jako pierwszego dochodzą takie nowe gry. Dla przykładu Cry of Fear. Dla niego koleś zrobił grę Cry of Fear, dla niego rozpoczął pracę i takie tam, nawet zrobił easter egga z PewDiePie'em w tej grze. Tak, 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 że Stefano, że jak to było bodajże, Stefano? What the fuck, PewDiePie? Dokładnie, dokładnie. No i widzisz, ale no... mogę się z tym pochwalić z czystym sumieniem, bo przyszedłem sam Cry of Fear. Najbardziej wkurzał mnie motyw z odnajdywaniem bezpieczników. Słyszałem, że to jest okropne, że trzeba biegać... Najgorsza rzecz, latasz przez pół mapy, człowieku, praktycznie bez sensu. Ale okej, no twórca miał to w zamyśle, no to nie mogę narzekać. Fajnie się grało, każdy inny moment mi się podobał, nawet sanatorium opuszczone, nawet ten chory doktor, schizy jego, skakanie po jakichś latających tych goście w klatkach, co się wydzierali, wszystko idzie zrozumieć. Zryło mi to mózg naprawdę. Ja od samego nie... grania w grę mnie głowa bolała. Ja nie grałem w Cry of Fear'a w ogóle. Koopa polecam. No, domyślam się. Do pogrania. Wiem, bo teraz właśnie Cry of Fear jest darmowy, bo na własnym silniku teraz działa. Czy coś takiego. Się w ogóle rozgadaliśmy na... Widziałeś to? To PGZ, Micro Skills. Widziałeś to? Tak, spada, za duża przepaść. Dobra, huk. Jo, pierdzie, ale mi się aż w dupie ciepło zrobiło ze strachu. No Gareth, proszę cię, z nas dwojga wiemy, że ty akurat nie. Nie trafi. O, szkoda. Czekaj, zrzucę to gówno niżej.
Lecisz, lecisz, lecisz. Leci. No nie! Baom. Teraz. Uwaga! Garret! Tutaj! Garret, co to miało być? Jaki lol, bym cię zabił. W sumie to nie jest nic złego. Wszyscy oj, wiemy, że to planujesz, ale ja się, wiesz, umiem wymknąć śmierć. Patrz, ile silvera, chyba zrobimy sobie zbrojki. Chyba? Ja czuję, że na pewno. Żena, że znają życie będzie tylko na komplet dla jednego, ale no. Spoko. Bo wiesz, jeszcze jest taki bardzo fajny let's player, może nie tak zajebisty jak Markiplier, natomiast równie dobry. Yamimasz, on jest taki przyjemny tchórz do oglądania. Jest strasznym tchórzem, jak gra, ale takim przyjemnym do oglądania. Nie jest takim, wiesz, jebniętym debilem. Pizgaczem, co robi ci Irfak. Z czym? Pizgacz taki po uszach, że jak to słyszysz, to po prostu takie, wiesz, Irfak, czyli Irrape, taki, wiesz, że takie głośne dźwięki, że aż mózg wypływa uchem. A, no, racja. Boże, jak ja nienawidzę... To nazywam albo uszojeb, albo uszogwałt. Nie wiem, ja to nazywam mindfuck. Bo w sumie mindfuck to jest pozycja seksualna, gdzie się, no wkłada w ucho. Co? Proszę cię, naprawdę, żebyś... dodane do Kamasutry jest, to nie wiem dlaczego, przecież jest najgłupszy pomysł. Jaki może być? Nie wnikam w twoją wiedzę z Kamasutry, ale zryłeś mi mózg. O, wierz mi, że naprawdę mam pewne pojęcie na ten temat. Człowiek, który nie może... się interesuje. Czekaj. Prawnie w samej Polsce od 15 lat można uprawiać seks. Jeśli to nie, od 16. Nie, od 15. To nie wiem. Chyba dziewczyna. To jest ciekawostka akurat, że od 15 można, nie? Nie wiem. Dlaczego pornografia jest od 18, a seks nie? To jest... Bo przedstawia wyuzdany obraz miłości. Wyuzdany? No fajne słownictwo, nie? Nie tu, nie tu, z góry. Ale ja tutaj chciałem tylko sobie tak dać. Ten... Aha, dobra. Nie wiem, powiem ci, że mnie troszeczkę przeraża jeszcze to, że w gimnazjum tak właśnie to jest dzieciaki... Weź, nie mów mi o gimnazjum teraz, bo jak ja to widzę, że... Nie, bo jak się mama dowie o ciąży, to mnie zniszczy, to po co to robiłaś? Nie wiadomo, ale mnie to przeraża, że dzieciaki się tak z tym śpieszą, że to jest jakaś moda. Nie wiem, co jest w tym fajnego. Ja rozumiem, że jeśli ty masz osobę, którą kochasz i jej ufasz, no to spoko, to nie ma jakichś problemów. Ale kto mówi, że to musisz robić w sposób tradycyjny i bez zabezpieczenia? No. Ja powiem szczerze, że są różne sposoby okazywania miłości i to jest jeden z nich, no ale... Sorry, ja dopiero w tym roku miałem okazję być w pierwszym związku poważnym. Zaistnieć. Nie tylko ty, ja też. Ale ja się cieszę z tego. Bo wiesz, tak... Boże, tak patrzę na te wszystkie dziewczyny, tak ja pierdolę, co za wiocha, a tak potem idę do Warszawy. Wow. No nie? Taka magia, jaka różnica kultur. Ja nawet mam najlepszego przyjaciela w klasie, który jest z Łodzi. Czyjesz bazę? No. U mnie to są takie... Protektor! Znaczy, to są dobrzy ludzie, no nie? To nie są jakieś wandale czy coś, ale... Tak mi ci ludzie tak troszeczkę nie odpowiadają. To nie są ludzie, z którymi mogę tak pogadać na różne tematy, jak na przykład z tobą. O, dziękuję. Czuję się fajnie. Bo fajnym trzeba być i się urodzić. Nie wiem, o czym śpiewam. O! No to ja czasami też tak mam. Nic nie słyszę, nic nie czuję, za to świetnie gotuję. Demonit! W sumie nie trzeba... Nie demonity wiem, nie możemy jeszcze wykopać, więc to jest przykre. W ogóle po co mielibyśmy zbierać te fragmenty demonitu, jak na oku Cthulhu się jedzie, no nie? I potem się sprzeda. Oj, tamto się jedzie, wow. Ej, ile na jeden golda? 4 sztabki? No, chyba tak, mi się wydaje. Ile mamy już złóż? 62 ja mam, a ty? Zaczekaj, gdzie to jest, bo musi... 99 już mam przeszło. Mam teraz 63 w drugim. No to na pewno już będziemy mieli idealnie stack, bo 73, 2 ory są potrzebne... Nie, sztabki. To czekaj, 72 sztabki są przynajmniej potrzebne na zrobienie całego setu. Będziemy mieli, przecież mam jeszcze trochę tam odłożone, znaczy tego jest 19, mało, ale... 17. Masz pochodnie, bo ja mam tylko glowsticki, więc... No pewnie mam... Czekaj, przecież mogę zaraz zrobić nam ci pochodnie. Ty, ja też mogę, zapomniałem. Masz. Dzięks. I sobie też tak zrobię. Jak ja wyglądam, brudaty gości w okularach. Wiesz, jak wyglądasz jak alpinista. Rzeczywiście.
Albo wiesz jak kto? Jak ten skat z Wawy. Ten broda, ty Boże, nie pamiętam jego imienia. Wiesz który? Galet. Galet! O, lolo! Tu mi jest serduszko i ten Undead Miner. Jest złota skrzynka jeszcze na dole. Dobra, ja to wszystko zbiorę i będzie gitara. Zobaczę jaki zobacz, czas na timer, Dudę. Jest 25 minut, więc idealnie możemy zakończyć w tym momencie odcinek. Jeżeli śmierć Gareta wam się to podobała, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli dobijemy do 1000 milionów łapek w górę, mimo że mam tylko 500 widzów, to będzie kolejny odcinek. To jest wasza sprawa, musicie się sprężyć. Nie no, żarcik oczywiście. Ale tak jak mówiłem, fajnie zaszpanować, że ma się cały zielony pasek, tak więc wiecie. I ludzie teraz chamsko dla mnie będą mi cały robić biały pasek. Czy czerwony już jest? No czerwony. O, no to będą mi cały czerwony robić. Nie no, jak ktoś mnie naprawdę lubi jako przyjaciela, bo ja tak kojarzę wszystkich moich widzów, że każdy widz ogląda mnie tak szczerze, no to wiesz, ja go biorę za przyjaciela. Dobra, pożegnaj się, Gareth. Na razie, trzymajcie. Czekaj. Czy wsadzasz ich właśnie w friendzone? Nie rozumiem. Nie, po prostu mówię, no wiesz. Dla nie niektórych... Wiem, ale wiesz czym jest friendzone, nie? Tak, wiem czym jest friendzone. Nie robię tu poligamii, nie martw się. Dobra, na razie. Pa. Gareth, pożegnaj się. No pa, no mówię, na razie, cześć, see you later. Later.